Witam, moi drodzy, Ania Walaszczyk, PRTEX Polska. Dziś chciałabym Wam zaprezentować jedno z popiersi wyprodukowane dla mojej firmy. Jest to popiersie o numerze M005. Jest to specjalnie zrobione popiersie bez włosów, tak abyście sami mogli kreować wizerunek postaci, którą rzeźbicie, budujecie. Popiersia występują w kartonowych pudełeczkach, są dobrze zabezpieczone folią bąbelkową, tak aby podczas transportu nie uległy zniszczeniu. Tu sobie możecie zaobserwować, w jaki sposób, jak one wyglądają po wyjęciu. Dziś zaprezentuję Wam trzy sposoby, w jaki sposób możecie budować dalej postać, jej wizerunek, czyli włosy. I do tego celu wykorzystam sobie trzy kolory PRTEX-u. Już mam wstępnie pomalowaną i wysuszone popiersie, pomalowane PRTEX-em w kolorze brązowy, w kolorze kości słoniowej oraz szarym. I na każdym z tych popiersi stworzę fryzurę innym sposobem, z użyciem innych materiałów. Pierwsze popiersie pomalowane kolorem kości słoniowej. I do stworzenia fryzury wykorzystam ponownie PRTEX w kolorze kości słoniowej. W przypadku tego modelu wykorzystamy sobie Paper Decoration. Tu spróbuję stworzyć fryzurę, postać z długimi włosami. Możecie sobie śmiało wykorzystać wszelkiego rodzaju takie skrawki Paper Deco, które Wam zostały z wcześniejszych projektów. Często z Paper Deco tworzone są skrzydła, tak więc na pewno jakieś drobne elementy Wam możecie znaleźć. Kwestia długości. Ja sobie lubię wyznaczyć środek z prawej, lewej czy pośrodku. I dokładam kolejne. W miejscu przedziałka dociskam sobie dutełkiem, troszeczkę kształtuję ten kształt głowy. Z tej strony troszeczkę mi brakuje objętości.
Uwróciło mi się po piersie od palców, dlatego taki PowerTex jest mokry, przecieram po piersie mokrą, nawilżającą taką chusteczkę. Zostawmy je do wyschnięcia. Czas na po piersie numer 2, pomalowane szarym PowerTexa. I w tym wypadku wykorzystam sobie Power Cotton, czyli te bawełniane nici. I dla tej pani stworzymy fryzurę z upięciem. Dzielę sobie Power Cotton na takie mniejsze kępki. Trzymając w jednym miejscu, tak żeby one się nie rozeszły, nie stworzył nam się jakiś taki kołtun. Zamaczam w PowerTexie, a następnie rozprowadzam wzdłuż bukien. Możemy sobie przygotować od razu co najmniej 3. Gdy nasza kępka tego Power Cottonu jest już zabarwiona PowerTexem, ja ją składam na pół, przez co powierzchnia i tak jakby łączę jeden koniec z drugim, tak żeby ta powierzchnia była jak najszersza. I również wyznaczam sobie przedziałek. Przytrzymuję i prowadzę wzdłuż tutaj linii twarzy do tyłu i tył sobie na razie zakręcam i dokładam. Później będziemy bawić się tym kokiem. I to samo powtarzamy z drugiej strony, czyli następna nasza to kępka. Staram się ją rozprostować. Ponownie zginam w pół. I przykładam z drugiej strony. Musimy ocenić, gdzie ewentualnie musimy dodać sobie coś. Oczywiście tymi kokami możemy się bardziej bawić. Ja sobie już w tym momencie zdejmę te rękawiczki, bo mi przeszkadzają. I ponownie troszeczkę się tu jeszcze pobawię. Odsłonimy jej ucho. Przesunęłam linię włosów, dlatego też warto w tym miejscu przetrzeć PowerTex, aby nie zaschła nam tutaj taka nieładna linia. Z pojedynczych nici możemy sobie puścić takie kosmyki włosów.
możesz sobie oczywiście tutaj wpleść, a to kwiaty, a to opaskę, tu wykorzystam sobie kawałek materiału. Zostawię ją do wyschnięcia i zaprezentuję Wam jeszcze na koniec, jak będzie wyglądała. Czas na popiersie numer 3, pomalowane brązowym Powertexem. W tym wypadku użyję sobie już gotowej masy samoutwardzalnej powstałej z brązowego Powertexu i Stone Artu. Jak stworzyć masę, znajdziecie na wcześniejszych filmikach. W filmie Czego nie wiesz o Stone Art. Tu może sobie poszalejemy, zobaczymy co nam z tego wyjdzie, może coś bardziej nowoczesnego. Musicie pamiętać, że masę Stone Artową należy podlepiać, dlatego główkę w miejscu, gdzie będę przyklejać masę, podmaluję sobie już Powertexem. Tu może stworzymy coś z grzywką. Tu przydadzą Wam się wszelkiego rodzaju dudka. Będziecie mogli wtedy nacinać i je bardziej kształtować. Mamy większy wpływ na to, jak one się będą, ta fryzurka będzie nam się układać. Trzymam się przy każdym projekcie tego przedziałka i środka głowy, tak jak u nas, tak? Czyli tu z wierzchołka, czubeczka, te włosy, żeby nam się w miarę naturalnie rozchodziły. No, możemy sobie je zarysowywać, możemy je układać w rękach. Zobaczymy, czy nie dołożymy jeszcze jednej warstwy, aby ta burza włosów była bardziej taka rozbudowana. To jak będzie wyglądała Wasza postać, dużo zależy od tego projektu, jaki realizujemy. Czy ona ma być bardziej romantyczna, pewna siebie, nowoczesna, klasyczna, bardziej współczesna. Tutaj jak gdyby mamy pole do popisu i też wtedy te nasze popiersia, nasze prace odróżniają się od pozostałych. Taką fryzurkę z, powiedzmy, z long bobem zaciągniętym za ucho.
I ten sposób, kochani, sposób szybki, sami możecie stworzyć niepowtarzalny wizerunek swojego popiersia. Jedno popiersia tak naprawdę w trzech odsłonach. Spróbuję jeszcze wykończyć. Myślę, że najbardziej wdzięczna jest praca z masą. Najbardziej precyzyjnie nam się tutaj pozwala bawić i kształtować postać. Ja bardzo lubię pracę też z Power Cottonem i często wykorzystuję ją głównie przy pracy z baletnicami, gdy pracuję na samych maseczkach. Oraz Paper Decoration. Dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia kanału, subskrypcji oraz komentowania. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.